Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Słuchający Słowa Bożego jest podobny do dziecka, które żyje w łonie matki. Dziecko rozwija się dzięki matce, a słuchający Słowa Bożego wzrasta przez Ducha Świętego, który działa w Słowie Bożym. Gdy pocznie się w nas Słowo Boże, gdy staniemy się brzemienni za sprawą Ducha Świętego, my odnajdujemy Pana Boga. I ci, którzy słuchają Słowa Bożego, potrafią rozkoszować się Panem Bogiem. Dla nich każdy czas jest za krótki, kiedy muszą przerwać modlitwę, rozważanie i przejść do swoich zajęć. Jak matka niesie w swoim wnętrzu dziecko, tak Bóg niesie człowieka słuchającego Go. Słuchanie Słowa daje człowiekowi odczucie, że żyje w Bogu. To bycie szczęśliwym nie oznacza jedynie dobrego samopoczucia. Szczęściem jest przyjmowanie Słowa. Szczęściem jest życie nim. I wpływ na nasz stan ducha, na kondycję psychiczną, na myślenie ma ten, kogo słuchamy. Zwróćmy uwagę na to, że ten, kogo słuchamy, w jaki sposób ma wpływ na nasze myślenie. Na to, dokąd idziemy, co wybieramy. My od słuchania przychodzimy do myśli, odczuć, czyli osobistych doświadczeń. Myśli, które pochodzą od Boga, wprowadzają do naszego wnętrza spokój. Myśli pochodzące od szatana wprowadzają strach, odczucie przeciążenia. Myśli pochodzące od szatana bardzo nas rozpraszają. To bycie szczęśliwym nie pozbawia tego, co trudne. Szczęśliwy doznaje przykrości, ale odnosi się do nich ze zrozumieniem. Stara się je postrzegać w perspektywie wiary jako szansę rozwoju, nie zaś jako przeszkodę, jako coś, co jest trudnością w stawaniu się wierzącym. My w trudnościach możemy zobaczyć rękę dobrego Boga, kiedy Go słuchamy. I On rozjaśnia to, co wprowadza umysły i serca w stan przygnębienia. Niezbędny jest nam przewodnik w naszym życiu, dający poczucie bezpieczeństwa, mądrą radę, stawiający wymagania, które uczą wolności i mądrości. My w życiu naszym przechodzimy od łona matki do łona Boga. Od poczucia bezpieczeństwa, jakie zapewniają nam rodzice, do poczucia bezpieczeństwa, które daje nam Duch Święty. Przechodzimy od wymagań stawianych przez rodziców do wymagań Słowa Bożego, które karci, rani, ale też leczy i pociesza. I człowiek tęskni za czymś więcej niż to, co widzi i słyszy od ludzi, dotykając świat swoimi myślami. Jest to w nas ta tęsknota za tym, który jedynie wystarcza. Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa i zachowują je.